Patryk, gratulujemy piątego zwycięstwa na zawodowych ringach. Jak czułeś się na dystansie 6 rund po raz pierwszy w zawodowej karierze? Znaczy, kondycyjnie wytrzymałem dobrze. Faktem boksowałem trochę z akuracji, nie chciałem zobaczyć, jak ten dystans przebiegnie. Nie chciałem się wystrzelać w pierwszych rundach, właśnie była spokojna pierwsze rundy. W piątej rundzie już się starałem troszkę przyspieszyć. Udało mi się tam celnie trafić prawym prostym przeciwnika. Niestety gong przerwał, w sumie byłem na pewno próbował wykończyć tą walkę. Ale myślę, że dobrze sprawdziłem się. Twardy przeciwnik, naprawdę widać, że ma doświadczenie, może nie bardzo jakieś niezwykłe w ringu, ale doświadczony, dobrze się broni, na pewno ciężko czysto trafić. Raz się udało, później już w sumie znalazłem sposób na niego. Faktem może jakby zawsze było może 8 rund, to gdybym wytrzymał to kondycyjnie tak jak te 6, to może by było lepiej, bym już miałem. W sumie po piątej rundzie znalazłem taki sposób na niego, że po prostu odkrywa się, gdy przychodzę gdzieś na bok, tracimy ze swojego wzroku. I to przyniosł właśnie ten knockdown. Myślę, że na pewno dużo jeszcze ta walka mi dała. Pokazała mi, czy takie są braki, czy to trzeba trenować, jeszcze dużo do poprawienia i myślę, że to dobry progres na przyszłość będzie. Ale ogólnie zadowolony jesteś ze swojego występu? Znaczy tak, jestem zadowolony ze swojej walki na pewno, bo to pierwszy 6-rundowy pojedynek. Wiadomo, zawsze bardziej walka przez knockout bardziej cieszy. Ale jest wygrana na punkty, ważne doświadczenie, fajna gala, pierwszy raz w Polsce, jestem zadowolony. A co sprawiało ci największą trudność dzisiaj? To, że on schodził w dół z głową, mocno pchał się do ciebie? Myślę właśnie, że to schodzenie w dół było takie, po prostu nie chciał się odkryć, widział, że jak robię zwód, to nie odkrywał się zbędnie, nie narażał się na to, żebym go jakoś gdzieś przypadkowo trafił. Wszystko praktycznie próbował widzieć tą walkę, tak jak właśnie później ten sposób znalazłem, zmieniłem trochę taktykę, nie zacząłem boksować bardziej po kątach, chodzić nie w linii, udało się go właśnie trafić tym prawem prostym. Później w tej rundzie próbowałem, ale już jednak i trochę to zmęczenie, już nie było tej precyzji, co w pierwszych rundach. Faktem, że na tę piątą rundę tak czekałem, że tak planowałem taktycznie rozłożyć te siły. Zobaczymy jeszcze, co powie z trenerem, wspólnie przedyskutujemy tę walkę, zobaczymy, jakie są błędy, co trzeba poprawić, co trzeba szlifować lepiej, jeszcze, żeby jeszcze było lepsze, co są moje mocne strony. Po twoim debiucie w Portoryku miałeś 2 walki w krótkim odstępie czasu w Stanach, teraz 2 walki w krótkim odstępie czasu w Europie. Jak byś porównał tych rywali z podwórka europejskiego i ze Stanów Zjednoczonych? Znaczy ta walka w Hamburgu była bardzo dla mnie łatwa, rywal się zmieniał. Udało mi się go trafić zrazu już w pierwszej rundzie, nie był jakiś to dobry zawodnik. W Stanach naprawdę miałem dobrych zawodników w tej drugiej i trzeciej walce przede wszystkim. Twardzi zawodnicy. Podobnie boksowałem jak w tych, lewą ręką wykorzystałem swój zasiąg ramion, swój wzrost, kontrolowałem cały czas walki. Też trafiały się okazje, kurde, tylko jeszcze są moje, mam braki w tym, by dokończyć akcję, ponowić ten atak, na tym muszę pracować z trenerem, sam wiem, pracujemy nad tym. Teraz mieliśmy mało czasu, żeby to poprawić, ale teraz w styczniu wracam do Stanów, gdzie będą już konkretne przygotowania, są konkretne plany na przyszły rok i będziemy do nich dążyć i mam nadzieję, że w przyszłym roku będę jeszcze lepiej boksował i te błędy, które w tym roku popełniałem w tych walkach, które to były takie faktem szybkie walki, nie było czasu na poprawki, tylko można tak powiedzieć, z takiego jeszcze boksu amatorskiego troszeczkę boksowałem, ale myślę, że to na pewno przyniesie w przyszłym roku jakiś rezultat i mam bazę, na czym pracować, co poprawić. Zdradzisz, jakie są te konkretne plany na przyszły rok? Znaczy na pewno będę się przygotowywał w Stanach do swoich kolejnych walk. Nie chcę tu więcej mówić o jakichś tam szczegółach. Na pewno będą jakieś poważniejsze walki, już na pewno nie będą krótsze niż 6 rundówki. Chyba, że może jakaś walka w przyszłym roku na przetarcie, żeby zobaczyć co się poprawiło. I na pewno następna walka będzie już konkretniejsza. Takie mam plan z moim promotorem, mam nadzieję, że do tego dojdzie.